Німець оцінен, бо драматична гра в обороні і фатальний початок другої полови задекларували, що Гурнік скористав з наших блендів і вийшов на проведення 7-8 бранок і вже було трудно то добити. Щиро мовлячи, забавляв ще тієї дружини, бо мені заімпонувала, оглядаючи їх мече, амбіція, тяг на брамки, безстресово, рзути з кожної позиції, walka w obronie. Także, że do zespołu mówiłem tak, nie możemy się dać rozhulać, bo jak się damy rozhulać, no to będzie ciężko. I rzeczywiście przy pewnym momencie tak było, że poszli z jedną kontrą, drugą rzucili z tyłu i był bałagan. No. No tyle satysfakcji mam po przerwie, że dwa mecze czy trzy do tyłu zawsze po przerwie było gorzej, tym razem dobrze zagrali w obronie, dobrze zagrał Martin w bramce i żeśmy poszli do przodu. No końcówka była z tymi młodymi zawodnikami, jak to wyglądało, no to Państwo widzieli. Także teraz w niedzielę miałbym mecz w Zagłębiu odwołany i czekamy za tydzień na środę z Pogonią Szczecin. No, to jest kolejny mecz, w którym zabrakło twardej gry w obronie, niestety. Przed każdym meczem sobie powtarzamy, że no musi być to agresywne wyjście, dojście na rękę, przerywanie akcji, no i niestety kolejny mecz tego zabrakło. W poprzednich meczach mieliśmy jeszcze problem z bramką, dzisiaj też wyglądało dużo lepiej, no ale niestety zabrakło tej gry w obronie. Zabrze rzuciło nam w tej drugiej połowie na początku gdzieś tam 8 bramek z rzędu. No i kolejny aspekt to też kolejny mecz, gdzie wychodzimy na drugą połowę, nie wiem czy nie skoncentrowani, czy nie skupieni. Zabrakło właśnie tej konsekwencji, no i kilka prostych błędów. No i tak się stało, że przeciwnicy nam odjechali na to już 10 bramek. A końcówka, no to już wiadomo, nerwy każdy swego, to już tylko była praca nad wynikiem. Dzisiejszy mecz w ogóle był dla mnie taki dosyć wyjątkowy z tego względu, że od kiedy odszedłem z Piotrkowa i gram w Zabrzu, to był to mecz po raz pierwszy o ligowe punkty. Co do meczu, myślę, że mecz bez jakiejś większej historii. Zdecydowane nasze zwycięstwo. Szkoda troszeczkę, że drużyna z Piotrkowa przyjechała w osłabionym składzie. Zabrakło u nich kilku doświadczonych zawodników. Nie wiadomo, jak ten mecz by się potoczył, gdyby były te postacie, aczkolwiek cieszymy się z dzisiejszego zwycięstwa i dopisujemy kolejne punkty.